bawię się i kocham. Zimą zamarza czas. Bawię się i kocham. Może zima o mnie zapomni. Witam panią. Dzisiaj poczta spóźniona. Witam pana. Co za pomysł, żeby roznosić listy o północy w Ostrowie. No ale miło pana widzieć. I tak nie śpię. Choć już właściwie przestałam wierzyć, że tu się cokolwiek zmieni. Jak to? Nie słyszy pani? Nie czuje pani tego tygotu? Myślałam, że to pana serce tak drży. Nie, to młodziutka poezja. O, to niecierpliwa przesyłka. Od młodziutkiej twórczyni Anety Lewandowskiej. Wystraszone ulice w moim mieście. Powietrze pełne zawirowań. Zdezorientowane, opłakujące tłumy pędzące. A ja zadzieram głowę, by uchwycić trochę promieni. Tłumaczę sobie skład nieba, mozaika, bruku i cegieł. Nadaję rytm pustym ulicom. Powietrze zatacza się cicho.
niedyskrecja czasu, ciasnej ciszy pokoju, rewia czarnych godzin, stukot kornika w stropie, kwintesencja strachu, czekanie słońca, które tylko raz wschodzi. Gdy wieczorem nabity budzik biorę w dłonie, czy zegar śpi, czy to już czas na wieki usnął, kliknął budzik raz jeszcze. Dzień dobry, pani dobrodziejko. Dzisiaj poczta spóźniona. Można by powiedzieć, że jak zwykle. Co pan ma dla mnie dzisiaj? Przesyłka od Oli Kiełb do Oli Kiełb. A, wróciła do mnie moja własna piosenka. Adresat nieznany. Melancholia cicho rozwija
na polach woale, uparty doboż deszczem wybija, rytmicznie żale, a w domu swojski spokój pledem otula nas, kule się w sobie i zasypia zmęczony czas. I wciąż go mniej, i mniej, i mniej ubywa światła w powietrzu, aż pierwszy wiosenny dzień z westchnieniem powieki przetrze. I wciąż go mniej, i mniej, i mniej ubywa światła w powietrzu, aż pierwszy wiosenny dzień z westchnieniem powieki przetrze. A do pani to zawsze ktoś napisze, pozdrowi, pamięta o pani. Rzeczywiście, przynosi pan nie tylko rachunki do spłacenia. Choć to moje składanie scenariusza to jest jakby spłacanie długu wobec twórców. Oni nigdy nie śpią, bo zasnąć nie mogą. Zawsze czymś zajęci, zwykle rozedrgani wewnętrznie, walczący. Ach, jakie to ciekawe. Przez lekturę wierszy od nich ma pani jak gdyby takie wielkie grono dobrych znajomych. Tak, chociaż trochę mi się wymykają. Nie wszystkich dobrze rozumiem. Mają swoje światy, swoje epifanie. Jak na przykład Roman Bąk. Jest kamieniem, który zamyka mi usta, kamieniem wchodzącym do gardła, wypełniającym trzewia. Nie jestem bramą, panie,
jestem złotą bramą w Jeruzalem. Jestem bramą, Panie, jestem złotą bramą w Jeruzalem. Powiada, milczeniem spaja swe bryły, sobą wypełnia przejście, zamyka mnie z sobą jak grób. Nic więcej widzieć nie mogę, nic więcej mówić nie mogę. Kamień, kamień mam w ustach. Nic więcej widzieć nie mogę, nic więcej mówić nie mogę. Kamień, kamień mam w ustach. Kamień, którym jest Bóg. Znikam w sierpniu. Dla powietrza, dla wody i dla innych żywiołów. Potem miasto znowu mnie pożera. I znowu się dziwię. Nie wiem, o kim mówią, komu zależało. Nie rozpakowuję bagażu. Gdybym znów chciała zniknąć, nikt nie zauważy. Nie jestem stąd. A panu, panie Stefanie, co się śni? Pewnie jazda konna, ulubiony sport pomników. A może po prostu spokojne, syte, ciche. Miasto szare. Dobrze, że panią spotkałem. Kolejna przesyłka dla pani. O, dziękuję. Od Wojtka Gawłowskiego. Sny o dzieciństwie. Sny o czasie przeszłym, który przetoczył się, przeszumiał. Zniknął gdzieś za zakrętem. Wierzy pan w sny? Tak. Ale tylko w te, które się spełniły. Muszę w świecie żyć, które nie ja stworzyłam. Mogę śmiać się swoim śmiechem, płakać swoimi łzami. Tylko, że mój los ktoś już wykreślił, nie pytając, czy tak właśnie chcę. Ja tylko zostałam wrzucona, 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 a mimo to będę.
się istnienia na odcinku bycia człowiekiem. Płacząc życie rozpoczęłam, szłam coraz mniej rozchwianym krokiem. Zastanawiałam się, kiedy powrotną drogę rozpocznę i zacznę mijać tych przede mną, tych, co mnie mijali. Ale tamten świat, do którego idę, też nie ja stworzyłam. A mimo to będę szła w górę i w dół, przed siebie i wracać będę ja po tęczu.
stworzenia widzialne na mnie. Myśl i wyobraźnia, dwa świetliste cienie. Aby doświadczyć objawienia, należy być bardziej zaświatowym niż światowym. Bycie głupcem jest więc wskazane. Głupcem, który wyrusza w drogę. Bez biletu powrotnego, bez mapy. A kompasem jest mu jego własne serce. Witam.
Na szczęście zdążyłem jeszcze przed pani odjazdem. Proszę, kolejne wiersze dla pani. O, dziękuję bardzo. Będę miała co czytać w podróży. Zatem przyjemnej podróży. Dziękuję. Thank you.
energii gna wiatr, a my stoimy, siedzimy, obojętni na gwar. Zatrzymaj się, krajoblasku, rozłożysta pól łąko, kłębowisko, jasno-szarych doznań wczorajszych dniów. Zatrzymaj się, krajoblasku, rozłożysta pól łąko, kłębowisko, jasno-szarych doznań. Śpi, nie pyta, co dobre, co złe. Niech śpi, nie pyta, co dobre, a co złe. Usta pełne frazesów oszukują się same. Niech śpi, nie pyta, co dobre, a co złe. Niech śpi, się po zmierzchu. Zdmuchnie sen z powiek. Niech śpi. Dzisiaj polecony? Tak. Ważna przesyłka od Wojciecha Bąka za Światów. Proszę pokwitować. Proszę bardzo. A wie pan, że wiersze żyją tylko wtedy, kiedy się je czyta?
albo śpiewa. Ostrowianie to potrafią doskonale. Będę po falą dni i noce, i drzewa, i szczekanie psów, i będzie ziemia w moim słowie, wiatr nieziemski z moich słów. I będzie ziemia w moim słowie, wiatr nieziemski z moich słów. Świtach i zachodach jest piękno w tańcu, śnieżek w polach i mądrość w uciszonych wodach. Jest piękno w tańcu, śnieżek w polach i mądrość w uciszonych wodach. I oto ziemia w moim słowie, wiatr nieziemski z moich słów. I oto ziemia w moim słowie i wiatr nieziemski z moich słów. Kto cię odnalazł, ten odnalazł siebie. I w tłumie głosów szumi jak liść w górze. I pełen ładu jest, jak nuta w śpiewie, gdy zabrzmi dźwiękiem harmonijnie w chórze. I każdy gest w nim cię
ciężki od znaczenia i każda myśl w nim echem dźwięczy Boga i płacz radością jest, szczęściem cierpienie i męstwem rośnie jego drżąca trwoga. Dobrze, że panią spotkałem. Pani taka nieobecna ostatnio. Ja mam kolejne wiersze dla pani. Myślę, że ta ilość już wystarczy do zrobienia wspaniałego scenariusza koncertu festiwalowego. Znakomicie, dziękuję. Wydaje się, że ostrów taki śpiący i nieobecny. W sensie, że na mapie literackiej Polski? Myli się pan, proszę pana. Wystarczy wejść do czytelni i sięgnąć na półkę regionalne. I? I? Zachwyt, proszę pan. Zachwyt i sens. I naprawdę warto. Kocham cię, ty życie, tyle przeszliśmy, nie uciekniesz mi, zbyt przywiązane, wierne jak stary kundel, nie wściekle mądre psisko. Bo co byś beze mnie zrobiło? Nie.
jasne cienie i zadość uczynienie wszystkich trudnych spraw. Bez udręk i wyrzeczeń o jarzmo ciała lżejsi, o jutro spokojniejsi, nie będzie kłamstw i praw. Deszcz rodzi się w suszy, dusi mnie, gdy wdycham. Miasto wstrząśnięte cichym deszczem, chłodne dreszcze i kaszle. Zbieram drżenie miasta, aby opaść w gorączce. Drżenie miasta. Drżenie miasta. Drżenie miasta.
Zofii Banaszak, Romana Bąka, Wojciecha Bąka, Piotra Fałczyńskiego, Wojciecha Gawłowskiego, Krzysztofa Ogórkiewicza, Eugenii Zawickiej, Elżbiety Mikołajczyk, Urszuli Zybury i Oli Kiełb. Odbyliśmy pewną podróż, spacer. W tym spacerze towarzyszyli mi Karol Walerowicz Carlos, Jarek Nordyk Grabarek. Bardzo wam dziękuję za portrety miasta. I oczywiście mogły one tutaj zabrzmieć w takiej dość abstrakcyjnej formie dzięki moim koleżankom i kolegom, których bardzo zapraszam tutaj teraz. Pokażcie się raz jeszcze. Zosia Banaszak. Justynka Wojtkowiak. Adam Wasiela. I przepięknie zagrali nam pod kierunkiem Marka Raczyckiego Robert Matuszewski, nasz cudowny gość, Magda Kowalczyk, Bartek Pilarczyk, Piotrek Rogacki, Michał Kaczmarczyk. Bardzo, bardzo dziękujemy za to przytulne miejsce. To miasto nigdy nie śpi. Dziękuję bardzo. A mnie wysłali, żebym powiedział dobranoc. A widzisz, poznawają nas ludzie. A czy ciebie widzisz? Ciebie na pewno poznali. A mnie może się spodobałem w tym cylindrze i tyle, nie? I? Zachwyt, proszę pana. Zachwyt. I sens, i naprawdę warto. To samo jeszcze raz, proszę bardzo. Czekaj, stawiam walizeczkę. Okay. Mów, kiedy start. Dzień dobry, pani dobrodziejko. Dzisiaj poczta spóźniona. Można by powiedzieć, że jak zwykle. Co pan ma dla mnie dzisiaj? A panią to zawsze ktoś pozdrowi. Pamięta o pani. Rzeczywiście. Przepraszam, popieprzyłem całkowicie. Do pani to zawsze ktoś napisze. Do pani to zawsze ktoś napisze. Pozdrowi, pamięta pani. No, do pani to zawsze ktoś napisze. Dobra. Przepraszam. Przynosi pan nie tylko rachunki do spłacenia. Kurde, cicho tam. Nie wszystkich dobrze rozumiem. Mają swoje światy, swoje epifanie. Jak na przykład Roman Bąk. Musimy powtórzyć, bo tam się... Co jest? Nic nie mówisz? Ty za czym masz? Oglądasz list? O, dzisiaj ważna przesyłka. O, dzisiaj polecony. Ja jestem gotów. Ja jeszcze nie. Jaworowicz trzeba zrobić. Dobra. Czekaj, ktoś tu jedzie. Wyłączy Carlosa, żeby czasami nie zaczął gadać. Powiesz coś? Nie. Nie, nie jestem stąd. Mówię do Stefana teraz, tak? Za chwilę.
Hey now, hey now, la 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 la. Pierwsza godzina, koniec. Koniec. Nie będzie hej nału, nie? Bo to...